Koło śmiechu tak blisko czasami jest płacz. Wczoraj ze mną rozmawiał mój groser. To? Groser, przecież mówię. Po jakiemu? No, po angielsku. Co znaczy? A to co ma znaczyć? Sklepikarz. Groser. Aha. Że to takie ciekawe, że w Sunday Dispatch. No w Sunday Dispatch, gazecie niedzielnej, nie wie pan? Tyle piszą o tych Flying Saucers. Przepraszam, o czym znowu? A co się z panem dzieje, no? Flying Saucers, latające spotki. No. Że podobno już robi się takie rakiety. Będzie można pojechać na różne planety. Na Saturna, na Wenus, noż sam żeś pan powiedz. A na Księżyc to w ogóle tak jak do brzuchowi. Co pani na to? A ja nic, tylko słucham jak durna. A ja oczy mam nagle we łzach. Że tak blisko jest stąd do Saturna, a do Lwowa daleko, że strach. A ja myślę, to dramat czy farsa? Czy to jakaś pomyłka bezbożna? Że rakietą można lecieć na Marsa, a pociągiem do Lwowa nie można. Milion gwiazd lśni na niebie na tarczy, coraz bliżej od kresu po kres. A do Lwowa stąd życia nie starczy. Tyle lat, tyle mil, tyle łez. Ja tak z ludźmi w tej Anglii rozmawiam od lat. Obserwuję tu ich wynalazki. Demokrację, porządek i cały ich świat. I standard of life, anglosaski. Przepraszam? No standard of life, proszę pana, dobrobyt, poziom życia. Tyle tu rozmaitych możliwości i bodźców. Właśnie zaczął się rok, nowy rok, rok uchodźców. To mnie w sercu nadzieja rozpala się nowa, że w tym roku pozwolą mi wrócić do Lwowa. Co pani na... Już nic, tylko czekam jak durna. Tylko szukam pociągu ekspres. A błyszczące pierścienie Saturna zapalają się w tęczy mych łez. Mleczna droga na niebie rozsnuta kolejowym się mostem rozpina. A na Księżyc stąd 1 minuta, no. A na Wenus stąd 1 godzina. Błyski rakiet syczących igłowic zapadają się w niebo i w mrok. A ja dokąd? A ja do Brzuchowic na wakacje, na rok, na mój rok. Cóż ja tu wygatuję jak tu